Myślę, że od pierwszej minuty zawodnicy Domrowy Górniczej narzucili swój styl gry, który przynosił im skuteczne akcje. Wyszli na bodajże 10 czy 12 punktowe prowadzenie. Nasza gra nie funkcjonowała tak, jak byśmy my tego chcieli. Nie byliśmy tak agresywni jak gospodarze i myślę, że o to powinniśmy mieć do siebie największe pretensje. No, potem dogoniliśmy, ale każda nasza seria kończyła się tym, że przy remisowym wyniku ponownie Dąbrowianie wychodzili na kilkupunktowe prowadzenie. Nie grało nam się dzisiaj łatwo, mieliśmy zrywy, znowu zafunkcjonował w ataku tylko Dawid Jelinek. Tak nie możemy grać, każdy począwszy ode mnie powinien się mocno uderzyć w pierś i zastanowić nad tym, co dzisiaj pokazał, bo jeżeli chcemy grać o wysokie cele, to nie możemy grać jako jednostki, tylko jako drużyna.